No wróciłem właśnie do but. Oj, komary już lecą do mnie do auta. Ja kieroję niesamowite. Ale ponieważ jadę na swoje legowisko, czyli na pole kempingowe, chciałbym tę drogę sfilmować, bo jest rewelacyjna. Więc tak ona wygląda. Będę jechać pomału. Ojej, komary mnie zaraz zajedzą. Już mnie gryzą. To jest właśnie droga do mojego pola biwakowego. Roję komarów. Dojazd po wyboistej drodze. Oczywiście środek południowej części Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Miejsce wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe miejsce. W miejscu tym mieszkają komary i pan Krzysztof wśród swoich zwierząt. I zwierzęta leśne. A przez 5 ostatnich dni byłem ja u niego gościem, turystą. Gdzie pan Krzysztof do mnie mówi? Bo nie wiem, czy mam wracać, czy nie wracać z tej wycieczki, czy jechać dalej. On... Wracać. Wracać. Tak wygląda piękna moja droga. Miejscowość. No tak. Miejscowość. Jest to właściwie miejsce w lesie. Nazywa się Budy. To mieściła się dawniej wioska. Były 3 dosłownie zabudowania. 4. Jedno z nich jest już kompletną ruiną, nikt się nim nie interesuje. 3 pozostałe zostały uratowane przed zniszczeniem, między innymi właśnie dzięki panu Krzysztofowi. Troszkę przyspieszę. W całym Biebrzańskim Parku Narodowym jest dużo ścieżek rowerowych. To jest jedna z nich. Można z nich korzystać. Trzeba mieć jednak dobry rower, ponieważ miejscami zdarzają się miejsca trudne do przejazdu. Jak chociażby to, które minąłem Piaszczyste. Ale to jest jeszcze naprawdę mały problem. A właściwie żaden w porównaniu z tym, co przeszedłem wczoraj. Czyli... Bagno Podlaskie. Wszystkie okoliczne zabagnione tereny. I tak, tu mamy rozdroże. Zwykle rowerem jadę w tamtą stronę. Ale autem trzeba udać się tak.
jest to wjazd 1,5 kilometra do lasu. Lasu sosnowego z domieszką brzozy. Rosnący, jak to brzoza ma w swym zwyczaju, na skraju lasu. Tak już pomału zbliżam się do swojego pola biwakowego. Widać pierwsze ogrodzenie domku, który jest właściwie już w tej chwili ruiną. Jest zagroda, ale w zagrodzie nie ma nic. Oprócz studni. Tu za tymi krzakami stoi walący się dom. Tu widać starą piwnicę, której ktoś kiedyś korzystał. Oto jest właśnie ten dom. O, tu z boku widać, ktoś ma swój agroturystyczny, ale prywatny. Ale na razie jest pusty. Taka jest okolica. Taki już z oddali widać tabliczkę mojego pola kempingowego. Tu pierwszy budynek. Ten uratowany, dzięki Bogu, który już zdążyłem wcześniej sfotografować i sfilmować. Tak on wygląda. A tu jest moja malwa. O, ktoś jest na polu. Mamy gości. No, ciekawe, ciekawe. Jacyś dwaj panowie.